Brzezna została powołana dzięki naukowcom, profesorom z Instytutu Ogrodnictwa i dzięki tym osobom również możemy się dziś rozwijać i tworzyć prace twórcze w postaci hodowli nowych odmian roślin. Serdecznie zapraszam o zabranie głosu pana profesora Adamickiego, dyrektora Instytutu Ogrodnictwa. Proszę państwa, z okazji jubileusza 60-lecia zakładu chciałbym w imieniu Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, całej społeczności Skierniewic, naukowców, którzy prowadzili tutaj badania, którzy niestety nie mogli przyjechać, bo mają swoje obowiązki dzisiaj, czy są na wczasach, odpoczywają, złożyć państwu wszystkim serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów rozwoju firmy. To wszystko, co uzyskaliście państwo Brzeznej, to, że Brzezna jest znana nie tylko w kraju, ale i na świecie, naprawdę tak jest, bo dlatego, że mamy nawet aktualnie naukowca, profesora z Kanady, który też zna Brzezną, dlatego że zna owoc waszej pracy. Maliny, które są naprawdę hitem takim znanym na całym świecie. To dzięki waszej pracy, codziennej pracy, to wszystko jest waszym sukcesem, a jednocześnie sukcesem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Znaczący wkład to właśnie te wyhodowane nowe odmiany jeżyny, maliny, innych roślin jagodowych. Również wprowadzona technologia uprawy roślin ogrodniczych, sadowniczych, a więc sadownictwa, rozwój sadownictwa tu na pięknej ziemi, tak jak przedmówca powiedział, Sądeckiej, to i też również zasługa pracowników was, Zakładu Sadowniczego, Zakładu Doświadczalnego Brzeznej. Zarówno prezesów, poprzednio dyrektorów zakładu, później prezesów, którzy tą naukę nie tylko prowadzili doświadczenie, ale jednocześnie tą uzyskane owoce i rezultaty tej pracy wdrażali bezpośrednio do praktyki. Nawet teraz, jak rozmawiałem z pracownikami, którzy się zajmują wdrażaniem, to właściwie brakuje 24 godzin, dlatego że jest zapotrzebowanie takie i sadownicy zgłaszają się do nich i potrzebują takiej czy innej pomocy. To cieszy nas na pewno i dlatego pracujemy i będziemy, dopóki państwo będziecie mieli takie zainteresowanie, będziemy dla was pracować i prowadzić te badania w zakresu sadownictwa i ogrodnictwa. Szanowni państwo, przy tak wspaniałej okazji, w tak wielkim jubileuszu nie mogło zabraknąć głosu sadowników, jako tych, którzy najbardziej w minionych latach i myślę, że także w przyszłości korzystali i będą korzystać z dorobku, wielkiego dorobku sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej. Tego Instytutu Brzeznej, jak my go nazywaliśmy, jak go nazywamy, jak się okazuje okoliczni mieszkańcy nazywają, nawet ksiądz proboszcz dzisiaj w oficjalnym swoim wystąpieniu mówił o Instytucie Brzeznej. Chciałem przy tej okazji podnieść dwa wątki, bardzo przyjemne. Po pierwsze, pogratulować tego wielkiego jubileuszu, tej wspaniałych 60 lat pracy na rzecz polskiego rolnictwa, polskiego sadownictwa. Pogratulować, podziękować za to wszystko, co państwo robiliście i robicie dla naszego środowiska, dla naszej branży. Dzisiaj w wielu publikacjach, jak zajrzymy do internetu czy do prasy, nie tylko prasy ogrodniczej, nie tylko prasy naszej branżowej, ale prasy gospodarczej czy prasy ogólnopolskiej, nawet już dzisiaj światowej, spotkamy określenie, że polskie sadownictwo odniosło sukces, czy odnosi sukces, jest w trakcie trwania tego sukcesu. Jak popatrzymy na wyniki w handlu zagranicznym, na który jesteśmy ukierunkowani, czyli na eksport zarówno owoców przetworzonych, jak i owoców deserowych, to w wielu gatunkach jesteśmy na czołowych miejscach w Europie i na świecie. Na pierwszym, na drugim, na trzecim, tak jest w jabłkach, tak jest w malinach, tak jest w truskawkach czy w porzeczkach. Myślę, że to jest także dorobek całego Instytutu, ale także dorobek Zakładu w Brzeznej. Te 60 lat to wielki kawał czasu. Niewielu już jest takich, którzy pamiętają, jak ten zakład powstawał, czy nawet Instytut, ale wielu ma w głowie takie nazwisko jak profesor Szczepan Aleksander Pieniążek. Wielki polski sadownik, ojciec polskiego sadownictwa, który między innymi miał taką koncepcję, żeby w różnych miejscach w Polsce ulokować te zakłady, aby z nich sadownictwo
do praktyki wdrażało to wszystko, co nauka wypracowała lokalnie. I wokół tych zakładów doświadczalnych powstawały później zagłębia sadownicze. Tak było tu, tak było także w rejonie Grójecko-Wareckim, gdzie przecież funkcjonował jeszcze do niedawna zakład doświadczalny w Nowej Wsi. Dzisiaj możemy mówić, że jesteśmy europejskim i światowym liderem. Za tym stoją też setki, może nawet tysiące wielkich, wspaniałych ludzi. Te nazwiska były wymieniane. Te nazwiska tworzyły także historię polskiej nauki ogrodniczej i tworzą ją również dzisiaj. Pan dyrektor Franciszek Adamicki o niektórych z nich mówił, także ich witaliśmy przy okazji dzisiejszej uroczystości. Ja jako sadownik, ten, który ich także reprezentuje, bardzo chciałem gorąco podziękować za te wszystkie wspaniałe lata służby dla polskiego rolnictwa, dla polskiego sadownictwa. Mówię to także jako ten, który ma okazję reprezentować sadowników w polskim parlamencie. Te 60 lat to jest również historia polskiego sadownictwa, które z kopciuszka Europy przeszło na pierwsze miejsce w Europie, a trzecie na świecie. I to jest również historia rozwoju tu sadownictwa na ziemi sądeckiej, które ma wymiar szczególny. Pan poseł Waliszewski mówił o rejonie grójecko-wareckim. Tam w tym rejonie, czy sandomierskim, czy lubelskim, można uprawy prowadzić różne. To jest jedna z alternatyw. A u nas właściwie to jest jedyna możliwa produkcja poza hodowlą w tym terenie podgórskim. I stąd to szczególne właśnie znaczenie Brzeznej i tej wiedzy, która przez 60 lat płynęła z tego zakładu. Również to, że symbolem Sądecczyzny jest jabłko i ja za chwilę będę właśnie wręczał najwyższe wyróżnienie i odznaczenie starosty nowosądeckie, jabłko sądeckie. To również jest wasza duża zasługa. I za to serdecznie chciałem wszystkim podziękować. Wszystkim pracownikom przez te 60 lat, którzy tworzyli ten zakład, którzy przekazywali nam tu wiedzę i życząc dalszych sukcesów. Ale ponieważ dzisiaj jabłek nie może zabraknąć, będzie ich dużo, bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego Rady Jana Dziedzinę o pomoc we wręczeniu tych jabłek. A na sam początek chciałem wręczyć, tylko nie wiem, czy one gdzieś nie zginęły, te jabłka. Na ręce pana prezesa Dariusza Szewczyka złote jabłko sądeckie dla Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna z okazji jubileuszu 60-lecia działalności w dowód uznania za wkład w rozwój nowoczesnego sadownictwa na ziemi sądeckiej. To jest statuetka, złote jabłko na takiej granitowej skale pokazującej właśnie tu nasz ten trudny teren i trud tych sadowników, ale jak piękny owoc jest, to widać. To złote jabłko. Serdecznie dziękujemy za te 60 lat. I specjalny dyplom również dla pana prezesa. Drodzy państwo, takie wyróżnienie zobowiązuje. To nie jest tylko zaszczyt, ale obowiązek, żeby tą działalność, którą prowadzimy, prowadzić jak najlepiej i zasługiwać na kolejne jabłka sądeckie. Panie prezesie, dostojni goście, szanowni państwo, ja w imieniu Uniwersytetu Rolniczego imieniem Hugona Kołłątaja w Krakowie mam szczególne powody, żeby chylić czoła i składać podziękowania i gratulacje na ręce pana prezesa, dla całej załogi, dla wszystkich pracowników byłych i obecnych Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej. Dlaczegoż to szczególne powody? Otóż od samego powstania tego zakładu współpraca najpierw Wyższej Szkoły Rolniczej, później Akademii Rolniczej, a obecnie Uniwersytetu Rolniczego z zakładem istniała i więzi były bardzo bliskie. Ja jako student Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej pamiętam doskonałe te czasy, kiedy tutaj odbywały się praktyki studenckie. Mam nadzieję, że się nadal odbywają. Tak, praktyki nawet dla studentów z zagranicy. Jak wiele kadry wykształciło się przez właśnie to, co się tutaj w Brzeznej działo. To nie było podkreślone, ale właśnie ten zakład brał znaczący udział w kształceniu młodych sadowników, młodych ogrodników. Powiem jeszcze drugą rzecz, że teraz stawia się na transfer technologii. Ten transfer wiedzy technologicznej i wiedzy z zakresu sadownictwa tu się zawsze odbywał.
Począwszy od tego, jak ja pamiętam, jak profesor Niemczyk tutaj dyrektorował, jak dyrektorem był profesor Makosz i te więzi, współpraca, szkolenia, przywożenie nowych inicjatyw, nowej wiedzy z zagranicy i wdrażanie tego tutaj promieniowało na całą Polskę jednocześnie. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję za tą współpracę, życzę dalszych owocnych prac. Prezesie, szanowni państwo, w imieniu wspólnoty naukowej Instytutu Ogrodnictwa, w szczególności też Zakładu Oceny Ośrubkarstwa, chciałbym przeczytać taki list krótki, gratulacyjny. Szanowny panie prezesie, drogie koleżanki i koledzy, pracownicy Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezno. Z okazji pięknego jubileuszu 60-lecia zakładu składamy wam bardzo ciepłe życzenia i serdeczne podziękowania za długoletnią, owocną współpracę z naszym instytutem, z naszymi pracownikami. Wasze zasługi dla rozwoju sadownictwa są nie do przecenienia. Wspólne osiągnięcia w hodowli roślin jagodowych, głównie w hodowli maliny i jeżyny i wprowadzenie ich nawet na międzynarodową arenę przyczyniły się do wzmocnienia pozycji naszej sadownictwa. Prace badawcze i edukacyjne prowadzone przez was w waszym rejonie pomogły sadownikom wdrażać nowoczesne technologie i wprowadzać sadownictwo podkarpackie w wiek XXI. Wyniki waszych badań dotyczące oceny wartości podkładek, a zwłaszcza oceny nowych odmian roślin sadowniczych miały wpływ na unowocześnienie produkcji owoców i szybkie przystosowanie do potrzeb nowoczesnego rynku. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Wszystkiego najlepszego życzymy dla państwa, całej załogi. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. I tu są podpisy przedstawicieli niektórych pracowników instytutu. Także ja ślicznie dziękuję i dziękuję w imieniu nie tylko swoim, ale pracowników i liczę, panie profesorze, na tą więź, żeby ona trwała w nieskończoność między waszymi naukowcami, pracownikami Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, a pracownikami Brzeznej. Na zakończenie już chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie na ręce prezesa, serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy przyczynili się do rozwoju sadownictwa, Stanisław Kalęba, minister rolnictwa, objął tę uroczystość swoim patronatem. Natomiast ja pozwolę sobie przeczytać list pani podsekretarz stanu Krystyny Gurbiel, który skierowała na ręce pana prezesa. Pan Dariusz Szewczyk, prezes Zarządu Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznie. Szanowny panie prezesie, z okazji jubileuszu 60-lecia Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej przekazuję panu prezesowi oraz całemu zespołowi pracowników serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia i wkład w rozwój polskiego sadownictwa. Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej działa nieprzerwanie od 1953 roku. Podstawowym zadaniem zakładu jest wspieranie rozwoju sadownictwa w rejonie podgórskim przez prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy sadowniczej oraz produkcję elitarnego materiału szkółkarskiego. Prowadzone w zakładzie prace doprowadziły m.in. do opracowania metody produkcji zdrowych sadzonych truskawek, programów ochrony roślin sadowniczych, a także do zastosowania w praktyce metody integrowanej produkcji owoców. Ważnym elementem pracy zakładu jest wprowadzenie do produkcji nowych gatunków i odmian w rejonie Podkarpacia, a także na terenie całego kraju.
Bogata tradycja oraz wieloletnia praca hodowców pozwoliła również stworzyć wiele znakomitych, szeroko rozpowszechnionych w uprawie w Polsce i za granicą odmian maliny i jeżyny. W tym uroczystym dniu pragnę przekazać panu prezesowi oraz wszystkim pracownikom serdeczne życzenia dalszego pomyślnego rozwoju i satysfakcji z pracy zawodowej. Krystyna Górbiel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym dodać do tych życzeń, które dostałem od ministra rolnictwa i rozwoju wsi, również chciałbym państwu powiedzieć, że dostałem serdeczny list od wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Również serdeczny list gratulacyjny przysłał minister pracy i polityki socjalnej Władysław Kosiniak-Kamysz.